Dzień dobry, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson, no i niestety tak jak się spodziewałem, okazuje się, że te moje takie poetycko-tomikowe rzeczy was nie interesują. No cóż, w takim razie dzisiaj ostatni raz, bo na zapas miałem przygotowane kilka fajnych takich, wiecie, rzeczy, sentencji, puentencji i tego typu spraw, więc no z uwagi na to, żeby tak to wszystko się nie zmarnowało, no to pozwolę sobie raz jeszcze wam coś ciekawego zapodać. Zatem zapraszam na poetycki kącik Hubsona. Polska to piękny kraj, ludzi dużo dobrych tu żyje. I mimo tego, że czasami zachowujemy się jak ciele, to ważne, że soplicy pigwowej w sklepach jest wiele. O! What? Z uwagi na to, że jak zwykle mamy co robić, to nie będę dłużej tego przedłużał. Zapraszam na szybką reklamę, no a potem lecimy z kilkoma sugestiami i paroma naprawdę fajnymi mitami. Zapraszam. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Weneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem eneba.com. Możesz tam m.in. właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe, często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie, znajdującym się poniżej, zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Weneba. Hell yeah! W misji Key to Her Heart płacisz za ten lateksowy strój. Sprawdź, co się stanie, jak nie będziesz miał pieniędzy. Bodajże około 160 dolców pobiera. Mam zwykły katar, a czuję się jak kupa. Jak mnie kiedyś jakaś grypa dopalnie, to będę musiał wziąć chyba L4 na jakieś pół roku. No tak czy inaczej, przechodzimy sobie do badania tej sugestii. Na początku odejmiemy wszystkie pieniądze z konta CJ'a. Jak teraz widzicie na ekranie, mamy 0 dolców. No i w tym momencie odpalimy sobie potrzebne zadanie, czyli misję Key to Her Heart. I teraz w ogóle zobaczmy, czy od samego początku gra nam na konto bankowe nie dorzuci potrzebnych pieniędzy. Nie dorzuciła, zobaczcie, mamy 0 dolców. Okej, Millie podjechała pod sex shop, także wbijamy sobie do tego pięknego, cudownego przybytku, no. Bo jak żeby inaczej? No i zobaczmy, czy gra nas poczęstuje, żebyśmy mogli sobie ten strój męskiej dziwki zakupić, czy jednak, no, będziemy musieli sobie te pieniądze zdobyć, albo być może gra zakończy się fejlem. Za chwilę sobie to zobaczymy. Weź strój męskiej dziwki, no i zobaczcie, że CJ podniósł go bez żadnego większego problemu. W ogóle zobaczmy sobie, czy ten strój męskiej dziwki zebra nam rzeczywiście jakieś pieniądze w momencie, kiedy je mamy. Okej, jak aktualnie widzicie, mamy 250 tysięcy dolarów, wbijamy sobie w znacznik stroju męskiej dziwki i zwróćcie uwagę, że pieniądze z konta CJ'a były pobrane, to było widać sekundkę temu. Zobaczcie, nawet w tym momencie na nasze konto mamy 249 800 dolarów, także 200 zostały pobrane. No moi kochani, mamy tutaj ewidentną no nieścisłość, można powiedzieć. W sensie gra powinna albo wyświetlić nam jakiś komunikat, że nie mamy kasy potrzebnej na zakup tego całego stroju i misja powinna być sfejlowana, albo ewentualnie powinniśmy móc te pieniądze jakoś pozyskać. Albo ewentualnie, tak jak w przypadku misji z Riderem, gra nam powinna tak jakby na konto CJ'a dać te pieniądze, których potrzebujemy. W sensie określoną sumę. Jak wsiadasz i odnawia ci się życie, to czy jak będziesz miał go naprawdę mało i będziesz w kółko wsiadał i wysiadał, to każde wejście doda życia, czy jest to jednorazowe? No i gdzie jest hot dogowu? Znowu kradli psia krew. Będę musiał odjechać i wrócić i pewnie się zespawnuje. Ale to jest w ogóle, moi kochani, bardzo fajna zagadka. Czy w GTA San Andreas jest tak, że rzeczywiście będzie nam dodawało tego życia za każdym razem, gdy będziemy sobie do hot dogowozu lub karetki wsiadać? Czy jednak będzie to tylko i wyłącznie jednorazowe? No, w końcu się hot dogowóz pojawił, bo już myślałem, że nigdy się nie zespawnuje. Moi drodzy, przekonajmy się zatem, jak to wygląda. Wbijamy do hot dogowozu po raz pierwszy. Życie nam oczywiście jest dodane i zobaczmy, czy jak teraz wysiądziemy z hot dogowozu i wbijemy sobie do niego z powrotem, to czy ponownie życie zostanie dodane CJ-owi? Klops. W sensie raz tylko dodało, a drugi raz już dać nie chce i musimy sobie grzecznie, kulturalnie kupić hot doga, którego teraz zresztą nie możemy kupić. No zajebiście.
Zobaczmy sobie też z naszej pogromcomo-mitowej ciekawości, jak to będzie w przypadku ambulansu. Wbijamy sobie do karetki. Życie zostaje ponownie nam oczywiście dodane. No i teraz jak sobie z tej karetki wyjdziemy i wsiądziemy sobie raz jeszcze, to co się wydarzy? Wydarzyło się dokładnie to, co w przypadku hot-dogowozu, czyli życie nam nie zostało drugi raz po prostu dodane. No, niestety sugestia nie pykła. I w ogóle ciekawe jest to, o czym pisaliście, nie? Że hot-dogowóz dodaje nam więcej życia niż karetko-kokowóz. Także to też taka fajna ciekawostka, taka trochę może bez sensu, no ale ciekawostka to jak najbardziej jest. A co jeżeli tych pedów w sklepie zabijesz przy użyciu granatów dymnych i glitcha z tym związanym? No, ale to będzie chyba trochę ciężkie do uzyskania, ale za chwilę spróbujemy i zobaczymy też sugestie Studio Game Cama przy okazji, który napisał, że być może uda nam się tych gości zabić wtedy, kiedy użyjemy Flamethrowera. Gdzie to jest? No i zobaczmy, czy on jakkolwiek fajnie zadziała na tych gości. No, nie, chyba zdecydowanie nie, bo zobaczcie, że no ewidentnie ogień jest wszędzie, palą się, powinni się palić zdecydowanie, no przeżywają to spokojnie i nic z nimi złego się nie dzieje. No i tak jak teraz widzicie, ten cały glitch z gazem łzawiącym działa tak, że on tak jakby po prostu działa na osoby, które są w zasięgu rażenia tego gazu łzawiącego. Także zobaczmy sobie w tym momencie w ogóle, czy gaz łzawiący będzie na nich działał, nie? Bo wtedy będzie już jakby sytuacja jasna, czy w ogóle mamy to testować, czy też nie. No a jak widzicie, w tym momencie gaz łzawiący też na tych panów nie zadziałał. Tak czy inaczej, i tak sobie to przetestujmy, także może zaatakujmy tą panią, ona będzie do nas negatywnie nastawiona po tym, gdy ją zaatakujemy. Niech ona tu podejdzie. Chodź. Rzućmy sobie gaz łzawiący w to miejsce. Poczekajmy, aż zacznie się dusić. Zakradnijmy się i zobaczmy, czy ich też zabije. No, można było się tego spodziewać. Ewidentnie w taki sposób też tych gości nie możemy wykończyć. Do właścicieli stacji benzynowej możemy dostać się za pomocą roweru, ale potrzebujesz pojazdu, który zablokuje wysiadanie z prawej strony. No, powiem wam, że pan Rusze to jest naprawdę całkiem bystry koleś, bo to faktycznie może zadziałać. Wiecie, tego typu glitche, bugi, one lubią sobie zadziałać w GTA San Andreas i ogólnie w GTA 3, w GTA Vice City. Także podstawiamy admirala, myślę, że trochę, żeby było ciaśniej, w sensie, żeby on stał bliżej okna. Tak powinno być całkiem w porządku i teraz weźmy sobie naszego BMX-a i podjedźmy w tę szparę. Bez skojarzeń, proszę. Dobra, podjeżdżamy. Tak powinno być chyba całkiem w porządku i zobaczmy, co stanie się, gdy zsiądziemy z roweru. Ale jajca, kurde! I teraz możemy ich jak najbardziej zabić. Zobaczcie, tylko problem... O, jaki wytrzymały w ogóle ten gościu jest. Problem jest taki, moi drodzy, że nie za bardzo wiem, jak z tego sklepu mogę się wydostać. O, zadziałało jednak, zobaczcie. Już myślałem, że taki sposób będzie słaby, ale jak widzicie, też zadziałał. No i zakładam, że w tym momencie, jak podepniemy sobie cysternę, to gra się zbaguje tak samo, jak zbagowała się wtedy. Jak sobie testowaliśmy, co ogólnie stanie się, gdy tych gości zabijemy. No moi drodzy, mega ciekawa sprawa i bardzo, Rosze, dziękuję za podesłanie, bo znamy dzięki tobie bardzo fajną sztuczkę. Auto Millie Perkins ma kuloodporne opony, przynajmniej w misji Key to Her Heart. Można to sprawdzić przed wejściem do sklepu z artykułami nie dla dzieci. No to znaczy, powiem tak, mi się wydaje, że gdy teraz się tepniemy do naszej ukochanej Millie Perkins i tam zobaczymy, czy będziemy sprawdzać, czy opony są kuloodporne, w sensie w samochodzie Millie Perkins, który się oczywiście teraz nie chce zespawnować, o jednak się zespawnował, okej. Tutaj mi się wydaje, że one będą raczej możliwe do przebicia, dokładnie, możemy sobie te opony przebić lightowo. No ale z uwagi, że w misjach dzieją się przeróżne jajca często, to odpalmy sobie ponownie dzisiaj misję Key to Her Heart i zobaczmy, czy w misji przypadkiem nie będzie inaczej. Dobra, Millie ponownie dojechała do sklepu, także zsiadamy z naszego motocykla, wpiszmy sobie kod na policję, bo tutaj gdzieś grasują policjanci i zobaczmy, czy teraz rzeczywiście nie będziemy mogli sobie opon Millie przestrzelić. No to jest właśnie to, nie? Że czasami w misjach sprawy się mają zupełnie inaczej, z uwagi na to, że gra chce uniknąć pewnych pomysłów, zrealizowania pewnych pomysłów gracza, nie? Tutaj rzeczywiście, jak widzicie, opony Millie w samochodzie Millie Perkins są nie do przestrzelenia. Jak CJ wejdzie do swojej dziewczyny na
bzykanko, hehe, to urośnie mu muskulatura. No ta, na bzykanko, hehe. Jak na bzykanko, to chodźcie na to bzykanko, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Weźmy sobie naszą dziewuchę na randkę, zaimponujmy jej i przetestujmy to. I w ogóle to jest mega ciekawe z tego powodu, że też pojawiła się teoria zupełnie inna. Mianowicie od Wojtka Treli, który napisał, że gdy pójdziemy sobie do Denis na kawę, to CJ wówczas będzie łapał tłuszcz, więc to też sobie za chwilę zobaczymy. Zobaczymy sobie to na przykładzie statystyk, które mamy wypisane, gdy odpalimy cheat menu. Okej, randka się całkiem udała, także możemy iść do chałupki Millie Perkins, żeby odbyć jakże intensywny i cudowny stosunek. Weźmy w sumie się, tepnijmy na miejsce, będzie szybciej. I zobaczmy sobie, zanim wejdziemy jeszcze w czerwony znacznik, statystyki, jakie mamy. Tak to wygląda w przypadku statystyk, które wyświetlają nam się w dolnym lewym rogu ekranu. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w statystykach cheat menu, to fatu mamy 105, natomiast mięśni mamy 80. Raczej będziemy pamiętać, także wbijamy sobie z powrotem do naszego samochodu, wjeżdżamy w ten czerwony znacznik i zobaczmy, co wydarzy się po wpadnięciu do Millie na kawkę. Bzykanko. Hehe. No okej, chyba randeczka się udała. Zobaczmy sobie statystyki. No tutaj powiem wam, że mam takie wrażenie, że kompletnie nic się nie zmieniło. Ale weźmy sobie, odpalmy statystyki cheat menu. Fatu mamy dalej 105 i muskulatury mamy dalej 80. Także moi kochani, no niestety wydaje mi się, że seks z dziewuchą CJ-a raczej nic nie wnosi, jeżeli chodzi o statystyki CJ-a. Ani fat, ani muskulatura się po prostu nie zmienia. Zostaje w tym samym miejscu. A w sumie dziwne, bo tłuszczyk to chyba powinien zlecieć, albo w sumie muskulatura też powinna się delikatnie zwiększyć. Ciężko powiedzieć. Raczej jest to cardio, więc fat powinien się obniżyć moim zdaniem. No mniejsza. Mid możemy sobie obalić. Jak staniesz autem tak, że drzwi pojazdu będą zablokowane, to policja, aby cię aresztować, otworzy drzwi od strony pasażera. W sumie to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać, ponieważ jak doskonale wiecie, zawsze gdy się zatrzymamy i policja będzie do nas podchodzić, tylko aktualnie gonią nas Teo Fermę, oni nigdy nie schodzą z motocykli, ale gdy podchodzi policjant do naszego wozu, żeby nas aresztować, to on podchodzi od strony jakby kierowcy. Zatem moi kochani, zobaczmy sobie w tym momencie, co się stanie, gdy zablokujemy wejście od strony kierowcy do samochodu. Chodu, nie? Czy rzeczywiście policja wtedy straci te umiejętności aresztowania CJ-a? Jak zwał, tak zwał, nieważne. Chodzi o to, czy po prostu wtedy policjant nie będzie mógł nas aresztować, tak jak napisał twórca tego mitu. Dobra, mamy tutaj pana policjanta. Zabarykadujmy w tym momencie drzwi od strony kierowcy. Policjant podchodzi i zobaczcie, że w tym momencie można nas aresztować od strony pasażera. Ej, to jest naprawdę super ciekawostka. Serio myślałem, że nie będzie takiej możliwości i policjant będzie się jakoś tak miotał, albo nie będzie wiedział, co zrobić, albo być może będzie w nas strzelał do momentu, kiedy naszego pojazdu w końcu nie wysadzi. Hupson, nie wiem, czy robiłeś to wcześniej, ale przy posiadłości Ford Carson jest zacumowana łódź Speeder. Rzuciłem parę razy koktajle Mołotowa, żeby się spaliła i wybuchła, ale nie działo się nic. Zrobiłem to na wersji Android, spróbuj na PC-cie. No tutaj ogólnie powiem wam, że jest delikatna lipa, bo zwróćcie uwagę, że no jest to napisane, w sensie jak sobie tutaj jeżdżę kursorem po mapie, to jest napisane, że to jest Bone County, a no jest to Bone County, ale to miasteczko to tak jakby Ford Carson się nazywa, nie? Więc dziwne, że w sumie gra tego nie wyświetla, ale tak jest i zaraz wam to udowodnię. Udowodnię wam to dlatego, ponieważ tutaj za Cracking Bellem mamy napis Ford Carson, który aktualnie widzicie. Tylko teraz pytanie, o którą posiadłość chodzi? Bo mamy tutaj na pewno posiadłość CJ-a, no i to jest właściwie taka jedyna posiadłość, która mi się mniej więcej kojarzy, w sensie o którą może po prostu w badaniu tego mitu chodzić. Zespawnowałem się na miejsce, żeby było szybciej i teraz tak, tutaj mam ewidentnie jakiś pomost, w sensie mamy tu jakiś pomost, ale nie widać żadnej łódki Speeder. I teraz pytanie, czy przypadkiem to, że się tutaj nie tapnąłem, to czy to nie spowodowało tego, że ten Speeder się nie pojawił? Także oddalę się od tego miejsca. Zawrócimy sobie i zobaczymy, czy teraz ta łódka przypadkiem się nie pojawi. O, no proszę, no moi kochani, w końcu, nie? Naprawdę musiałem chwilę poczekać, zanim ona się tutaj zespawnowała, ale jak widać w końcu się udało. Także bierzemy sobie koktajl Mołotowa i zobaczmy, czy rzeczywiście ta łódka będzie odporna na ten cały koktajl.
What the fuck, ej, co jest? Dlaczego jakby koktajl przenika przez łódkę? I o co chodzi w ogóle? W sensie myślałem, że po prostu koktajl jakby wybuchnie o tę łódkę i ona się ewentualnie nie podpali. Ale nie podejrzewałem czegoś takiego, że koktajle Mołotowa będą po prostu przez naszą łódkę przenikać. To jest mega dziwne, serio. Zespełnujmy sobie, moi kochani, z ciekawości naszego własnego speedera. Spawn vehicles, boat i tutaj mamy... To jest chyba ścigacz po polsku, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. I zobaczmy, czy teraz będzie nieco inaczej. Nie? Ej, ale kaszana, zobaczcie, dalej nic się nie dzieje. W sensie, dalej jakby ten Mołotow przenika przez naszą łódkę. No to jest, powiem wam, mega dziwne. Z ciekawości zespawnujemy sobie jeszcze inną łódkę. Niech to będzie Jetmax, ojej, ale on się zespawnował tak trochę na pomoście. Nie wiem, czy to jest dobre dla badania tego mitu. No ale spróbujmy. No i dalej Klops. Czyli wychodzi na to, moi kochani, że łódki chyba nie mają kolizji, jeżeli chodzi o taką sytuację. W sensie sytuację, kiedy rzucamy sobie w nie Mołotowy. Jeszcze zobacz sobie z ciekawości, co stanie się, gdy CJ będzie na tej łódce. Czy być może teraz jednak łódka zyska tę kolizję? No ale jak widać też, absolutnie nic się nie dzieje. Także, moi kochani, no wychodzi na to, że kolejna fajna ciekawostka w tym odcinku. No i że nasz mit możemy sobie potwierdzić. Dziękuję, moi kochani, że byliście dzisiaj wraz ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, no i że zobaczymy się już niebawem. Dziękuję także patronom za wielkie wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!